Niestety nie udało się wygrać dzisiejszego spotkania. Co było najważniejsze, ale czego zabrakło? Inteligencji koszykarskiej. Mamy powiedziane w szatni, czego mamy nie robić. Wychodzimy na boisko i dokładnie to robimy. Tu nie ma odpowiedzialności trenera. To jest nasza głupota, niesubordynacja w ataku. Nie wiem, powtarzam, możesz nie trafić, można robić straty, ale róbmy to po tym, co chcemy, co mamy sobie założone, co założyliśmy sobie przed meczem. A my nie zakładaliśmy sobie przed meczem, że ktoś będzie grał tyłem do kosza, kto nie ma przewagi tyłem do kosza. Nie zakładaliśmy przed meczem, że gra jeden na jeden z góry ktoś, kto nie ma takich umiejętności. Ja zagrałem w pierwszej połowie, zrobiłem głupotę w pewnym momencie. Zreflektowałem się w drugiej połowie tylko i wyłącznie, jak dużo wyższy zawodnik mnie krył. Musimy wyciągać wnioski, bo jak nie będziemy wyciągać tych wniosków, to nie będziemy lepszymi koszykarzami, a już na pewno nie będziemy lepszą drużyną. Zagraliśmy katastrofalną końcówkę i nie ma żadnego wytłumaczenia. Nie wiem, nie tylko rzucanie się na piłkę, nie tylko dużo agresji i walki w obronie, ale też IQ koszykarskiego jest potrzebne. No, tego w naszej drużynie nie ma i jeżeli nagle nie zaczniemy być lepsi, dojrzalsi, no to może być naprawdę średnio. Częste zmiany trenera Detka z Jakubem Musiałem. Utrudnia ci to grę? Utrudnia ci to w... Trener Wadinia, tak? Dokładnie. Nie utrudnia mi to gry. Trener powiedział, że krótsze zmiany, krótsza gra, krótszy pobyt na boisku, żeby intensywność była podtrzymana i ta intensywność była. Tylko też powtarzaliśmy sobie, że jeżeli mali gracze naciskają gracze z piłką, kryją ich na całym placu, to nie może być tak, że jeżeli ich wysoki stawia zasłonę, to nasz wysoki stoi po drugiej stronie i odpoczywa. Albo jesteśmy w pięciu na tej samej, że tak powiem, na tej samej stronie, robimy to samo jak za 10 pięść, albo każdy zrobi sobie swoje. No naprawdę, nie przekładamy tego, co sobie ustalamy przed meczem, nie przekładamy tego na parkiet i to jest karygodne. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my już za chwilę wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy bardzo.